Dzień dobry, witam serdecznie. Bartosz Dońki z tej strony, cityhome.pl. Zakończyłem remont mieszkania. Miało być na wynajem, będzie na flipa. Zobaczymy, jeżeli nie zejdzie w dobrych pieniądzach, zawsze mogę to wynająć. Mieszkanie kilka ładnych miesięcy było remontowane. Dość troszkę mi się trochę przeciągnęło, aczkolwiek zaraz zobaczyć efekt. Myślę, że jest całkiem sympatyczny. Tak więc obiecałem, że pokażę, więc zapraszam. Jesteśmy w salonie, tak w tej chwili salon wygląda. Nie zmieniły się ściany, znaczy ściany są, nie są szpachlowane, ściany są pomalowane. Tutaj jest, dalej jest tapeta, z tym, że na zupełnie inny kolor. Wtedy był taki łososiowy, troszkę to raziło w oczy. Pojawiły się firanki ozdobne. Mebli również nie ruszałem, troszeczkę może być inny układ. Natomiast pokój zyskał przestrzeń. To jest cały salon. Tak to wygląda. Podłogi nie ruszałem. Podłoga jest naprawdę świetna. Drzwi troszkę trzeba było podmalować. Idziemy przy pokoju. Podłogi również nie ruszałem. Natomiast się troszkę pozmieniały się kolory. No i zniknęły tutaj. Tak wyglądało przedtem, czyli poznikały te wszystkie lustra, jest zabudowa w tej chwili rury w taki sposób, takim gzymsem. No i zamiast ścian luster pojawiła się ściana ozdobnych kamyczków. Niestety szafy, jeżeli chodzi o szafę, nie udało mi się starych drzwi uratować, były tak zniszczone, tak pogięte, że musiałem stawić nowe, za to no, pięknie, cichutko, fajnie się otwierają i chodzą w tym momencie. Pojawiła się nowa rozdzielnia prądu z dołożonymi bezpiecznikami, ponieważ tutaj dołożyłem kilka linii energetycznych, że tak powiem. To jest kuchnia. A tak ta kuchnia wyglądała przed remontem. Tak wygląda w tej chwili. W kuchni znalazło się miejsce na zmywarkę. Zrezygnowałem z gazu na rzecz płyty na prąd, ceramiczna. Jest nowa lodówka. W zasadzie cały sprzęt jest nowiutki. Tak, wszystko jest tutaj nowe. Czyli kuchnia wyleciała ogólnie i powstała nowa. To jest, teraz wchodzimy do sypialni. Nie ruszałem podłogi, ona tutaj najgorzej wygląda. Natomiast cała reszta jest w miarę fajna. To znaczy fajne. Fajne były ściany, trzeba było je trochę dopracować. Pojawiły się jakieś tam upiększenia. Jakiś tam kotek siedzi sobie. I oczywiście zupełnie inne kolory. Tak, tutaj są szarości. Świetnie się to skomponowało, było z białym. Może niekoniecznie z meblami. Natomiast mebli nie ruszałem. Jak ktoś chce, to sobie zostawi. To mieszkanie jest idealne na wynajem, bo już jest umeblowane. To są pozostałości. Tego nie będzie. Ktoś, kto kupi mieszkanie, dostanie coś takiego w gratisie. I łazienka. Łazienka to już w ogóle wyleciała w powietrze. Jest zupełnie, zupełnie nowa. Tak, wszystko tutaj jest nowe. Jest. Tak wyglądała łazienka przed. Tak wygląda łazienka w tej chwili. O, czyli pojawił się prysznic 80, ponieważ tutaj musiałem się zmieścić do rur. Są nowe kafelki, nowe okładziny ścienne, nowy tynk jest dany, nowe. No w zasadzie wszystko nowe. Tutaj nic nie ma starego, nawet terma jest nowa. I tak to wygląda.
Okej. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.